Ładnie ci z tym tygryskiem. To moje ulubione. Cześć. Chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać zachód słońca koło hotelu Konrad, który jest za tą górą. A dzisiaj tutaj jest taki odpływ, że można sobie tam dojść i podziwiać zachód słońca. Tam daleko, daleko, daleko. Tam widać jest taka grupka ludzi, ale można jeszcze dalej, bo ja tam szłam i woda była po kostki. Ustawiliśmy timelapse'a i chcieliśmy zrobić fajny film. Mama, ten statek ale... ma helikopter na końcu. To widzieliśmy już ten statek. To widzieliśmy, właśnie. To musi być jakiś tutejszy. Kurczę, no może nie dojdzie ta woda. Zaraz to wszystko będzie w wodzie. No dobra, no chociaż tyle będzie widać tego zachodu. I tak ładnie widać. Dobra, bo tak, się da, ci się ludzie da. Też niedługo będą uciekać. Tak mi się wydawało, że za chwilę będzie przypływ. Nie. I bałam się, że mnie tam zaleje na środku oceanu. Brakuje tylko tutaj jakiejś fajnej restauracji. Takiej... z widokiem na zachód słońca. Tak jak na to jest. Jednak jest restauracja taka fajna na plaży, naprzeciwko tego zachodu słońca. Tutaj, przy hotelu Avani. Z ekranem, chyba tutaj filmy wyświetlają. Całkiem przyjemnie. Dzisiaj doktor no. Ale tutaj mają piękny widok. Super, tam jest basen, także możemy się kąpać w basenie. I podziwiać zachód słońca. Jutro przyjdziemy tutaj do restauracji. Przed zachodem. Tam można wejść po tych schodkach oświetlonych i z góry podziwiać zachód słońca. To jest super pomysł. Tutaj kiedyś próbowaliśmy się wspiąć na tą górę, ale ciężko było, bo tu jest dosyć stromo. Ostatni raz moje wejście na górę. W ogóle tutaj te hotele mają piękny widok. Wszystkie tutaj te domeczki na plaży mają codziennie, jak jest słoneczna pogoda, coś takiego. No i zaszło słońce. Baliśmy się, bo tutaj ustawiliśmy aparat, że ta woda dojdzie do aparatu i trzeba będzie po prostu zabrać aparat i zepsuje się cały film, ale nie, poszło w tamtą stronę. Tam jest hotel Avani, przy takim małym porcie, a ten tutaj z tymi domkami usytuowanymi na plaży z widokiem na zachód słońca, to jak się to nazywało? Palak Paradise Bungalow, jakoś tak. Ale ładnie. Aż gorąco. Wyjątkowo dzisiaj gorąco, naprawdę. Codziennie jest gorąco, ale tak jak dzisiaj, bardzo. To jest jakieś, nie wiem, 40 stopni moim zdaniem. Strasznie, aż parzy słońce. Ale widok jest piękny. Ja lubię tutaj. Super, fajne to jest. I te restauracje tutaj też są fajne, przyjemne. Dobrze, że klimatyzowane, bo tak to byśmy nie wytrzymali. Fajne zwierzątko. Nie, ale jest martwy. Zobacz, zjedzony. Ojej. No. Tylko ugryzła mi mgła. Słuchajcie, pełno na tej plaży tamaryndy, owoców tamaryndowych, czyli gdzieś tutaj musi być drzewo. To moje ulubione. Ale te są już takie zepsute, suche. To się już nie nadaje do jedzenia. Ale idę poszukać, może znajdę jakieś drzewo. Nie, to są wszystkie owoce tamaryndowce, ale wszystkie są popsute. Tu jest drzewo tamaryndowce. Już
tu jest owoc. O, to już jest po prostu nie sezon na to. Musiały już usnąć, spaść i zepsuć się. No to dawaj, jednego tutaj zerwiemy. Ale to jest na pewno to. No, ten jest dobry. Ten jest dobry. Tylko go ubrudziłam piachem. Dobra. Prychoczka. Zjadła? Ale to jest drzewo właśnie. To jest, tak wygląda drzewo tam rynkowe. Bardzo popularny w Indiach. Dobre nazwy. To jest taki ładny kawał plaży. Nie wiem, ile tej plaży jest. Kilometr, dwa. Taki piękny piasek, czyściutko. Woda dzisiaj ma taki fajny kolor. Super, nie? Zobacz, tam są jakieś plaże też. Widać. Jak tu ładnie. Tajlandia ma to do siebie, że te widoki nie są nudne, bo z jednej strony jest dżungla, plaża, woda, a w tle jeszcze